Cześć! Jak thinkpadowska tradycja nakazuje, każdego roku musi pojawić się nowy karbon. Pojawiła się więc ósma iteracja tego najbardziej prestiżowego ultrabooka w ofercie Lenovo. Jest luksusowo wykonany, jest niezwykle kompaktowy, ale czy faktycznie jest lepszy od swoich poprzedników? O tym w samej recenzji. Zapraszam! Jak na karbona przystało, nie mogło oczywiście zabraknąć materiałów najwyższej jakości. Pokrywa to włókno węglowe, natomiast sam kadłubek został wykonany z magnezu, dzięki czemu konstrukcja ma świetny stosunek masy do wytrzymałości. Efekt zastosowania włókna węglowego został podkreślony przez fajną strukturę plecionki widoczną na pokrywie. To rozwiązanie znajdziemy wyłącznie w modelach z ekranem 4K, w innych pokrywa nie będzie robiła takiego wrażenia. Sam ekran, mimo bardzo smukłej konstrukcji, jest naprawdę dobrze wzmocniony i odporny na wykrzywianie oraz nacisk. Jedynie między zawiasami trochę się całość ugina. Zawiasy pracują bardzo lekko, więc bez problemu laptopa otworzymy za pomocą jednej ręki. Pełen kąt 180 stopni to też dla części użytkowników dosyć istotna informacja. Natomiast jeżeli wybierzemy model z ekranem dotykowym, to przekonamy się, że ekran nieco będzie nam w tym momencie sprężynował, ale zasadniczo zawiasy oceniam bardzo na plus. Magnezowy pulpit również wzbudza zaufanie w temacie solidności wykonania. Trzeba naprawdę użyć więcej siły na środkowej części konstrukcji, żeby zauważyć niewielką reakcję na nacisk. Próby wykrzywiania również spełzają na niczym. Nic dziwnego więc, że ten model może się pochwalić certyfikacją MIL STD 810G. Fajne w tym modelu także jest to, że zarówno pokrywa, jak i pulpit, jak i sam spód komputera zostały pokryte gumowatym polimerem, który po pierwsze jest bardzo przyjemny w dotyku, po drugie chroni urządzenie przed potencjalnym wyślizgnięciem nam się z dłoni. Jedyna wada tego, lubi się całość palcować i konstrukcja błyskawicznie pokrywa się tłustymi śladami po palcach. Warto także wspomnieć, że ramki ekranu zostały zauważalnie wyszczuplone, więc konstrukcja jest odczuwalnie mniejsza od typowego laptopa 14-calowego, co zresztą widać, gdy zestawimy go z moim służbowym ThinkPadem T470P. Karbon ze swoją grubością niecałych 15 mm i wagą około 1,1 kg to na pewno sprzęt, który sprawdzi się w rękach osób potrzebujących maszyny o dużej mobilności. Dużym plusem tego rozwiązania jest także to, że mimo ekstremalnie wyszczuplonych boków obudowy udało się tu zmieścić porty nie tylko w standardzie USB typu C, lecz także starsze i wciąż bardziej popularne gniazda. Bok lewy otwierają dwa USB typu C kryjące w sobie pełnoprawnego Thunderbolta. Pierwszy z nich możemy wykorzystać, będziemy go wykorzystywać do podpięcia zasilacza, natomiast drugi jest częścią gniazda dokującego. Tuż obok zminiaturyzowany port LAN, do którego część konfiguracji przewiduje w zestawie odpowiedni adapter, duże USB 3.0, HDMI oraz wyjście audio. Z drugiej strony znacznie skromniej, zasadniczo jedno duże USB zamyka tu listę gniazd. Tuż obok przycisk zasilania, ponieważ ten model, zarówno jak i poprzedni, nie ma go ulokowanego na pulpicie, lecz właśnie na bocznej krawędzi. Osoby praworęczne na pewno docenią to, że większość portów jest na boku lewym, więc podpięte przewody czy akcesoria nie powinny nam kolidować z myszą. Natomiast na osoby leworęczne w tym momencie docenią, że porty są wycofane dość znacznie na tył, więc tu też nie powinno być wielkich problemów. Producent przewidział w tym modelu dość zróżnicowany i dobrze przemyślany wybór matryc. W podstawowej wersji będzie to ekran Full HD wykonany w technologii IPS, oczywiście w wersji matowej. Kolejną opcją są ekrany Full HD IPS w wersji matowej, ale ze wsparciem dla dotyku. W wersji Full HD możemy też wybrać ThinkPad Privacy Guard, czyli zintegrowany z matrycą filtr prywatności. Producent przewidział też matrycę o rozdzielczości WQHD w wersji IPS matowy. Niestety nie znajdziemy go w dystrybucjach europejskich, natomiast najwyższą opcją jest ekran 4K, oczywiście IPS. Niestety jest on błyszczący, chociaż nie wspiera dotyku i to jest jego zasadniczo jedyna i główna wada. No i niestety efekt lustra ma się w tej wersji znakomicie, ponieważ ekran lśni z całych sił i na słońcu, czy w dobrze nasłonecznionych pomieszczeniach możemy mieć problem i trzeba będzie znaleźć wygodną pozycję, by tego efektu uniknąć. Natomiast ekran 4K może się pochwalić certyfikacją HDR400 oraz wsparciem
od Dolby Vision, co przekłada się na naprawdę znakomite parametry ekranu. Luminancja jest bardzo wysoka, ponad 500 nitów, co do pewnego stopnia kompensuje nam efekt lustra. Do tego dochodzi bardzo mocny kontrast oraz ładnie odwzorowane kolory. sRGB mamy na 100%, natomiast Adobe RGB to 81%, DCI-P3 87%, więc jak na standard biznesowy naprawdę jest bardzo nieźle. Kolejna ThinkPadowska tradycja, jaka zawsze objawia się w tym modelu, to świetna klawiatura i nie inaczej jest w 8. generacji Carbona. Tu nadal znajdziemy moim zdaniem najlepsze rozwiązanie do pracy z tekstem, jakie jest w stanie zaoferować nam Ultrabook. Klawisze oferują bardzo głęboki i soczysty skok, co przekłada się naprawdę na duży komfort pracy z tekstem. Układ jest sprawdzony, więc nikt nie powinien mieć problemu z odnalezieniem się na tej konkretnej klawiaturze. Do tego dochodzi podświetlenie oraz odporność na zalanie. A dzięki przyciskom o wyprofilowanym kształcie możemy liczyć na większe przestrzenie między nimi, co przekłada się na mniejszą liczbę literówek, co przekłada się zasadniczo na znakomity komfort pracy. Do gładzika mam dosyć ambiwalentne odczucia, bo z jednej strony dostajemy tu naprawdę precyzyjną płytkę, nasze palce przemykają po nim absolutnie bez problemu, całość wspiera gesty i spisuje się naprawdę nieźle przy pracy, natomiast bez problemu można było to rozwiązanie chociażby poszerzyć na boki, by sprawdzało się podczas pracy mobilnej jeszcze lepiej. Nie zabrakło także klasycznego trackpointa i przypisanych mu 3 fizycznych przycisków, więc jeżeli ktoś nadal trzyma się tej formy nawigowania po ekranie, będzie usatysfakcjonowany. Projektanci Carbona nie zapomnieli także o więcej niż przyzwoitym systemie audio. Z tego względu to cacko zostało wyposażone łącznie w 4 głośniki. 2 wysokotonowe trafiły nad klawiaturę, natomiast 2 niskotonowe są na spodzie pulpitu. Całość spisuje się naprawdę nieźle podczas zadań typowo multimedialnych. Po pierwsze, urządzenie jest naprawdę głośne i to na tyle głośne, że zalecałbym wykorzystanie mocy głośników maksymalnie do 80%. Powyżej tego zaczyna już nam sopran wwiercać się w uszy i trochę się to robi za bardzo kakofoniczne i rozmyte. Natomiast do tych 80% całość gra naprawdę zacnie. Nie brakuje tu głębi, jest odrobina basu. Całość gra naprawdę czysto. Jeżeli zdarzy nam się gdzieś wybyć i nie posiadać przy sobie słuchawek, czy oczywiście zewnętrznych głośników, to myślę, że bez problemu damy sobie radę. Duży wpływ na pracę głośników ma także oczywiście aplikacja przygotowana przez Dolby. W nim znajdziemy zarówno profile użytkowania, jak i cyfrowy equalizer, więc jeżeli będziemy chcieli dostosować to urządzenie do naszych dźwiękowych potrzeb, też damy radę. Nie zapomniano także o funkcjach bezpieczeństwa. Ich listę otwiera oczywiście czytnik linii papilarnych. Do tego dochodzi kamerka z przesłoną ThinkShutter, którą możemy fizycznie odciąć się od obiektywu. Kamerkę możemy wybrać w 2 wersjach, HD lub z funkcją rozpoznawania twarzy. O szyfrowanie danych przechowywanych na dysku zadba oczywiście moduł szyfrujący TPM 2.0, a jeżeli ktoś będzie potrzebował wersję z modemem WWAN, także bez problemu znajdzie taki model w sklepach. W nowym modelu oczywiście nie mogło zabraknąć 10. generacji niskonapięciowych procesorów Intel Core. Niestety są to procesory 14-nanometrowe w architekturze Comet Lake, co osobiście nieco mnie zaskoczyło. Myślałem jednak, że Lenovo w tej serii, szczególnie w tej serii, sięgnie po 10-nanometrowe Ice Lake'i, które chociażby miałem ostatnio okazję testować w Yodze C740. Tam dodatkowo wchodziła do akcji grafika Intel Iris, czyli rozwiązanie zdecydowanie wydajniejsze od typowej grafiki zintegrowanej. Tu niestety tej opcji nie mamy. Niestety z tym rozwiązaniem łączy się też drugie rozczarowanie, jakie mnie spotkało podczas testów. Zamontowany do procesor 10. generacji dostaje na tyle ambitnie po łapach po trybie turbo, by się nie przegrzewał, że wyniki wypadają nawet nieco gorzej od Carbona 7. i 6. generacji, które korzystały jeszcze z procesorów Intel Core generacji 8. Przyczyna takiego stanu rzeczy niestety jest prozaiczna. Projektanci zrobili co w ich mocy, by to urządzenie pracowało jak najciszej, zarówno pod obciążeniem, jak i w trybie biurowym. Faktycznie pracuje cicho. Sprawa wygląda tak, że po odpaleniu programu o dużym obciążeniu dla systemu mamy 3-4 GHz na zegarach, po czym całość błyskawicznie spada do 2 GHz.
by znowu rosnąć do 2,9, spadać, rosnąć do 2,9. Wszystko niestety jest uzależnione od temperatury. Gdy procesor ma około 77 stopni, wtedy tryb turbo może rozwinąć bardziej skrzydła, natomiast gdy jego temperatura dociera po momencie do 91 stopni, zegary znowu zostają skręcone, by temperatura spadła do 77 stopni i tak cykl się zasadniczo zamyka. Wlutowany RAM możemy wybrać o pojemności 8 lub 16 GB, co w moim przekonaniu w sprzęcie z tego segmentu też już jest nieco słabe. Uważam, że 16 to powinien być standard, a w opcji powinniśmy znaleźć 32 GB. Duży plus natomiast należy się za zastosowany tu dysk SSD M2 PCI Express NVMe. Ten konkretny konfig nie tylko może się pochwalić świetnymi osiągami tego dysku, ale także dużą pojemnością, 2 TB. Powinny nam wystarczyć na naprawdę dłuższą chwilę. Ale jedno trzeba przyznać, to urządzenie pracuje naprawdę bardzo, bardzo cicho. Przy typowych zadaniach administracyjno-biurowych towarzyszyć nam będzie zasadniczo szmer, bo szumem tego naprawdę nazwać nie sposób. Dyskretny szum pojawi się dopiero, gdy obciążymy procesor w pełni. Jednak ta dyskretna praca układu chłodzenia ma też jeszcze jedną konsekwencję. Obudowa lubi się nagrzewać. W trybie biurowym spód ma około 39-40 stopni, natomiast klawiatura zachowuje odpowiedni chłód. Pod pełnym obciążeniem nie ma zmiłuj, zarówno spód, jak i środek i góra klawiatury wyraźnie się nagrzewiają, co może odbijać się już na komforcie pracy. Niestety ósmy karbon wypada też słabiej od siódemki i szóstki w temacie czasu pracy na baterii. Tam mogliśmy liczyć na około 9-12 godzin aktywnej pracy z ultrabookiem. W tym konkretnym przypadku możemy liczyć na około 7-9 godzin. Fakt, że tu wypada wziąć poprawkę na to, że mamy do czynienia z ekranem 4K, natomiast testowane przez nas modele 7 i 6 generacji miały ekrany WQHD. Mimo to i tak uważam, że pod tym względem Carbon 8 powinien nie wypaść jednak nieco lepiej. Ósmy ThinkPad X1 Carbon niewątpliwie wygląda świetnie, jest znakomicie wykonany. Znajdziemy tu materiały najwyższej jakości, ciekawy wybór matryc, świetną klawiaturę, przemyślany wybór portów, w opcji nawet modem. Natomiast jeżeli miałbym polecić komuś Carbona, na tą chwilę szczerze polecałbym siódemkę, która oferuje nieco lepsze osiągi, zauważalnie lepszy czas pracy na baterii i identyczną obudowę. Wszystko więc zależy od tego, czy mamy parcie na to, by przesiąść się już na 10. generację, czy 8. generacja niskonapięciówek Intel Core wciąż nam wystarcza do szczęścia. Oczywiście pełną recenzję ze wszystkimi wynikami testów znajdziecie w naszym dziale recenzyjnym. Zachęcam do lektury, a na dziś to wszystko i do zobaczenia niebawem.